bardzo ładnie Łukaszenka. 35. Łukaszenka się wypowiadał bardzo ładnie. Łukasz Polinceusz, Fundacja Pułaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o polityce. Na początek plany Platformy Obywatelskiej, która jeszcze dziś złoży do laski marszałkowskiej wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej. Przewodniczący partii Grzegorz Schetyna, uzasadniając wniosek, nie mają co robić, że Antoni Macierewicz ponosi osobistą odpowiedzialność za niejasności przy realizacji przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Wniosek zapewne zostanie złożony, być może dojdzie do dyskusji, być może będzie wniosek głosowany. Skutek tego głosowania oczywisty czy niekoniecznie? No raczej oczywista, arytmetyka sejmowa jest jaka jest. Ciężko oczekiwać, żeby tutaj się coś zmieniło i aby Prawo i Sprawiedliwość postąpiło wbrew swojemu ministrowi. Natomiast myślę, że dyskusja w tym wszystkim jest najistotniejsza, bo tak naprawdę to Platforma dzisiaj będzie punktowała, dzisiaj czy w najbliższych dniach będzie punktowała poczynania ministra Antoniego Macierewicza, czyli będzie robiła to, czego chyba obawia się trochę sama Beata Szydło. Dzisiejsze wystąpienie, dzisiejsza konferencja prasowa premier Beata Szydło wyraźnie wskazała, że premier odcina się od próby dzwonią 519. Trzeba do sądu podać. Nie chce Zalewski płacić 72 zł. Trzeba do sądu podać. Temu okazję, aby właśnie powiedzieć, że z pewnymi rzeczami nie jest w stanie się na przykład pogodzić lub powiedzieć, że na przykład Antoni Macierewicz mógłby jednak tą politykę swojego resortu trochę zmodyfikować tak, jakie są oczekiwania. Ale przy okazji jeszcze premier Beata Szydło, słyszeliśmy to przed momentem w serwisie informacyjnym, mówi, że nie planuje odwołania Antoniego Macierewicza z funkcji ministra obrony narodowej. Dyskusja zamknięta właściwie. No właśnie, i skoro nie planuje, to tym bardziej taka rozmowa premier Beaty Szydło z ministrem Antonim Macierewiczem mogłaby dojść do skutku i efekt tej rozmowy mógłby być zaprezentowany, mogłaby premier powiedzieć, że nie wiem, pogroziła palcem ministrowi, czy powiedziała mu parę ostrych słów w stosunku do tego, co się dzieje. Dlaczego nie odpowiada na przykład na pisma, kolejne pisma urzędowe do prezydenta Andrzeja Dudy, czy też dlaczego sytuacja wokół Karakali powraca i budzi jakieś wątpliwości na przykład. No, tego zabrakło i szkoda, bo to był dobry moment, żeby premier odcięła taką kreską grubą tą całą sytuację i powiedziała: koniec, basta, panie ministrze, proszę wziąć się za konkretną pracę i dalszych takich różnych kontrowersji nie chcę tutaj w tym rządzie. Jeśli chodzi o wniosek Platformy Obywatelskiej, to nie będzie pierwsza próba podejmowana przez część opozycji, której założeniem jest usunięcie ministra obrony narodowej z jego funkcji. Poprzednia, do której doszło w roku 2016, skończyła się, jak się skończyła? Zgadza się, no widzimy wyraźnie, jest kilku ministrów tego rządu, którzy ewidentnie co jakiś czas dostarczają nam pola do dyskusji, do debaty wokół tych decyzji, które podejmują. Jednym z tych ministrów jest właśnie minister Antoni Macierewicz, innym jest chociażby minister spraw zagranicznych, a ciężko też punktować tych dobrych ministrów, znaczy pokazywać, że są też dobre strony tego rządu, a takie są i jakby tak już obiektywnie patrząc na cały gabinet, te czarne owce tego gabinetu całkowicie zakrywają dobre strony tego rządu. Jeśli chodzi o podejście Platformy Obywatelskiej, przypomnijmy sobie wydarzenia sprzed kilkunastu dni, czyli konstruktywne wotum nieufności wobec całego rządu premier Beaty Szydło. Długa dyskusja w sali sejmowej, momentami bardzo gorąca. Wystąpienie Grzegorza Schetyny, które mistrzostwem retorycznym nie było. Potem wystąpienie premier Beaty Szydło, dość zwarte i bardzo dynamiczne. I to być może był moment, kiedy Grzegorz Schetyna żałował, że ten wniosek został złożony. Tym razem nie będzie podobnie? Znaczy ja bym nie oceniał. Być może tak, że to był to nie jest moje, ale to cudza poczta, aby zostawić wiadomość. Po co to takie zawracanie dumy, żeby tylko więcej było problemu. Natomiast sam Grzegorz Schetyna nie jest idealnym mówcą, to trzeba przyznać.
że było, kto jest idealnym mówcą. Ludzie sobie mówcy upraszczają. Na tą, tutaj na tą okoliczność rzeczywiście rodzice upraszczają, potem to przechodzi na dzieci. Ale jest uwagę, matematyka, polityka, fizyka. I wy też tacy jesteście mówcy. Chociażby Władysława Kosiniaka. Przygadał kocioł Garnkowi. Też punktował w wielu punktach. Sobie się wbija samobuja. Ten rząd. Czy też Michał Kamiński, który też trafnie, czasami trochę ironicznie, ale jednak trafnie wypunktował te rzeczy, które rządowi nie wychodzą. Tylko że kolejne wnioski sprawiają, że premier Beata Szydło może powiedzieć, jakoby głównym zajęciem opozycji było składanie wniosków o odwołanie kolejnych ministrów. I rzeczywiście, patrząc z boku, trochę tak to wygląda, że czy to Platforma Obywatelska, czy inna partia opozycyjna grozi, że za chwilę złoży wniosek w sprawie odwołania tego czy innego polityka Prawa i Sprawiedliwości. Jest to święte prawo opozycji, zresztą o czym dzisiaj wspomniała sama premier, natomiast jest to też dobry moment do tego, aby dyskutować na te tematy, czy wypunktowywać te elementy, na które opozycja pragnie zwrócić mało szczególnie uwagę, że inteligentnych się, ludzi, się, mało psychologii. Psychologia to koherentnie, praktycznie łączy wszystko. Co z tego, że babka uczy się jak zęby wyrywać stomatolog? No i co z tego, jak ona, idą do niej świadkowie Jehowy? To może być kobieta po podstawówce i jest mądrzejsza od pani stomatolog, która ma nie po kolei poukładane w głowie. Tak mówił Janek Witek. Nie po kolei babo masz poukładane w głowie. Ta baba, Litka, zaczęła latać za pieniędzmi. Firmę założy. Gówno założysz. Teraz wszystko trzeba pokryć. Nie ma tak, jak kiedyś w czasach komunizmu. Ale babie odbija i ona przekonuje, ona mówi. Ona musi wypić kawę, dostać kawę latę, jakąś czekoladę za złoty 20 i tak cały dzień chodzi, żebrze. Jakoś przeżyje. Warto w przypadku opozycji pokazywać te mankamenty i to tego prawo potrafi udać, oszukać, okłamać, że jej kurczak nie interesuje, bo ona może się odchudzać jak jaki mareczek, szurnięty, stuknięty i jeszcze i puknięty. O reformie edukacji za chwilę jeszcze porozmawiamy. Teraz ostatnie pytanie dotyczące Platformy Obywatelskiej, a konkretnie jej szefa Grzegorza Schetyny, którego nie było przed kilkoma dniami na peronie trzecim dworca centralnego w Warszawie, kiedy to na tym peronie pojawił się Donald Tusk, wysiadający. Najlepiej ten Stasiek zrobił, odszedł, po prostu mówi, że ten no, Zbynio cały to jest facet dwumetrowy, on się jego boi, ze względu na to, w jaki sposób on mówi, nerwowy. A że zawał serca może dostać facet, to myślę, potem jak się zrobi z niego gruby byk, cielak, no to potem i dostanie zawału serca z cukrzycą włącznie. Ale dopóki jest jeszcze młodszy, to może pokrzyczeć, może pokłóczeć. No i ten Stasio powiedział, że no niestety. Nie było, zresztą nie było także innych liderów. Tu się facet gapił, bo tu jest u nas piękny, proszę państwa, lizak. Taki wachlarz. Ja zabrałem. Brałam to Litce. Mówię, co ty, pluskwy? Odrzucasz od siebie, to trzeba wyłapywać, trzeba truć, a nie rozmazywać. A głupia baba, że ona pielęgniarka to nie trzyma łóżka zablokowanego dookoła, powtykane szmaty, powtykane gazety, przedmioty, książki różne, udaje mądrą. Wiesz, a głupia jest. Widać było, że jednak Donald Tusk cieszy się jakimś poparciem. Widzieliśmy też przeciwników Donalda Tuska. I tak Tuska, potem jest, ludzie myślę, są starsi, ich nic nie obchodzi, każdy dookoła swojej Tuska, dupy, potem babka umiera, książki idą na śmietnik, a mogłaby wcześniej oddać kraju. Na dom dziecka. To jest dobry taki moment do rozpoczęcia takiej dyskusji wokół tej kandydatury ewentualnej. A jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, przypomnijmy, PO jeszcze dziś złoży do Lasy Marszałkowskiej wniosek o podobnie uchwalić się wobec ministra obrony Barbie Baby Langström. Przewodniczący partii Grzegorz Schetyna, uzasadniając wniosek, zawsze oni myśleli, że są najważniejsi. Ponosi osobistą odpowiedzialność za środki.
środku mamy wachlarz, mamy lizak, prawda? Co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze? To jest najważniejsze. Skupmy się na służbie zagranicznej. Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu. Radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Landstrom, ustawodawczej oraz spraw zagranicznych. Przypomnijmy, projekt przewiduje m.in. wygaśnięcie po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy stosunków pracy nawiązanych z członkami służby zagranicznej, chyba że przed upływem tego terminu zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. Duża zmiana w polskiej służbie zagranicznej? Na pewno jest to element pewnego przewietrzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pytanie, czy to przewietrzenie będzie dobre. Tym bardziej, że trochę się to kłóci z samą ideą, którą zainicjował. Także my tu mówimy o pani stomatolog, że uczy się całe życie i głupia umiera. No ale to jeszcze może być inżynier. Tutaj mamy jeden, mamy drugi, no najmądrzejszy to chyba ten Piotruś, bo on taki fajny, chodzi taki chłopczyk, inteligentny, mądry i nie jest uparty jak ten Sobieszek, nie przyczepia się do pewnych spraw i 10 razy nie gada tego samego, jakoby miał sklerozę, a był starym kawalerem. No ten Piotruś to jest jedyny taki, i jak ta, proszę państwa, cała betoniarka tutaj wpadła w poślizg, jakiś drut się zaplątał na jej podbrzusze, że nie mogła się ruszyć, nie mogła odjechać, no to on szybko zwołał ekipę, że było spawanie, było odwalenie tego drutu. Bo to nie było takie proste, bo to nie było takie łatwe. Czy to ze służbami, czy z poprzednim systemem po prostu? Znaczy, mnie trochę, powiem szczerze, przeraża ta taka próba doszukiwania się w każdej służbie i w osobach, które mają PSL rozpoczynający się niekoniecznie od 8 czy 7, tylko znacznie mniej. Doszukiwania się wśród tych osób jakiejś ewentualnej przeszłości lub innych powiązań, które te osoby mogłyby ewentualnie mieć. No, myślę, że pewne przewietrzenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych następowało w latach 90. W latach 2000 mocno również Ministerstwo Spraw Zagranicznych się odrestaurowywało. Przez lata 2000 wielu doskonałych dyplomatów mogło mieć szansę, miało szansę pojechania po raz pierwszy na placówki i tam zdobywania doświadczeń. Natomiast w tym momencie, czy to będzie próba trochę na siłę zdeklasowania tych osób, usunięcia, a być może wsadzenia na stanowiska swoich, ciężko powiedzieć. Chciałbym wierzyć i ufać, że to przewietrzenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych czemuś ma służyć i służyć ma polskiej racji stanu. Natomiast mam co do tego pewne obawy, gdyż Ministerstwo Spraw Zagranicznych zbyt mało o tym mówi wprost, zbyt mało toczy się dyskusji o szczegółach tej ustawy, ile dotknie ta ustawa pracowników dokładnie, jak to będzie wyglądało, ciężko powiedzieć. Myślę, że też jakiś popłoch w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który się wraz z tą ustawą będzie dział, też nie będzie służył zapewnieniu funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co jak widzimy, no nie jest dobre, bo chociażby ostatnia wizyta ministra Waszczykowskiego to kolejny lapsus, gdzie minister nie wiedział, że być może jakieś dokumenty w sprawie Smoleńska strona amerykańska przekazywała, zaczął też kluczyć, błądzić. Po raz kolejny widzimy, że minister spraw zagranicznych nie był do końca przygotowany do wizyty w Stanach Zjednoczonych, no a to jest skutek właśnie źle funkcjonującego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jeszcze jedno pytanie dotyczące tej właśnie ustawy, o której mówimy, czyli ustawy o służbie zagranicznej. Czy nie mogłoby to być w jakimś sensie dopełnienie nowej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która już weszła w życie i która sprawi, że zbiór zastrzeżony zniknie wreszcie po prawie 30 latach od roku 89-90. Zbiór zastrzeżony przestanie istnieć. Być może ta ustawa mogłaby być dopełnieniem, gdyby okazało się, że i w MSZ-cie, i w tym właśnie zbiorze zastrzeżonym pojawiają się te same
nazwiska. No być może, natomiast no tak jak mówię, no nie w każdym stadzie są tylko, znaczy pojawiają się oczywiście czarne owce i być może w Ministerstwie Spraw Zagranicznych takie czarne owce jeszcze gdzieś tam się zachomikowały i być może warto byłoby wtedy rozważyć usunięcie, ale czy wszyscy, którzy mają, tak jak wspomniałem, no ten PESEL dalszy niż Minister Spraw Zagranicznych nam piastujący funkcję, no, mam co do tego pewne wątpliwości. A temat będzie na pewno powracał, bo Sejm, przypomnijmy, nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmian w ustawie o służbie zagranicznej. Posłowie skierowali projekt do dalszych prac w komisjach ustawodawczej oraz spraw zagranicznych. To ostatnich kilka minut poświęćmy jeszcze na temat, który również będzie wracał. Temat, o którym mówi się już od kilku miesięcy, czyli ogólnie rzecz ujmując reforma edukacyjna, a konkretnie rzecz biorąc jeden nowy element, czyli ponad 900 tysięcy głosów zebranych pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy edukacyjnej. Ma referendum sens w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, czyli umowa, ustawa przyjęta przez parlament, podpisana przez prezydenta? Rzeczywiście poddaje pod wątpliwość się sens robienia referendum w sytuacji. Także widzicie państwo, jakie zamieszanie w kraju, jakie zamieszanie w Polsce. Rejestracja warszawska, rejestracja z Radomia, rejestracja może jeszcze być, proszę państwa, z Włocławka, jeżeli chodzi o firmę Patronus i wszystkim piątej klepki brak. Nie jest tu Anglia, nie jest tu Ameryka, nie jest tu Francja. No ale wszędzie jest nieszczęście. Wszędzie jest nieszczęście, bo gdzie są pewne, ten, kto chciał być gościnny, proszę państwa, jest ciekawym zjawiskiem. To uwagę, rozsadzają bombami. Widocznie kolejna zrewa, trzeba być niegościnnym, trzeba nic nie pożyczyć, nic nie dać, nie być życzliwym, nie być człowiekiem, a być gadem. Chęć przeprowadzenia reformy zawsze powinna czemuś służyć. I to jest kluczowe, najważniejsze pytanie, które powinno się Anglia pojawiać na samym początku. Ma swoje problemy. Wiemy, Polska tak, tu, ma służyć ta Ameryka tam. Każdy kraj, Niemcy mają, wszyscy mają problemy. Nikt nie przypuszczał, że takie problemy będą. Nikt nie przypuszczał, że wymyśli ktoś internet, że telefon komórkowy, który też na bazie internetu funkcjonuje, działa. Ale nikt nie pokazuje dokładnie liczb, nie pokazuje, nie wskazuje. Ale że jest taka głupota, jest na przykład telefon Lenovo, proszę państwa, mam i on mi nie pokazuje aplikacji. Pokazuje różne bzdury, SMS-y, że dzwonienie, ale nie pokazuje aplikacji, są ukryte. I co ty na to? Przyszły rok to właśnie wybory samorządowe. To będzie doskonały asumpt do tego, żeby wskazać, że to 10 razy się pytać w słusznej sprawie, podczas gdy niektórzy pytają się o to, o co nie trzeba się pytać. Mieszkańcy zarówno tych dużych, jak i taki tych małych miejscowości, gdzie pojedzie i będzie mi tu wydzwanie, albo głupoty gada, nawet nie umie napisać 26-cyfrowego kodu bankowego, na co trzeba wpłacić. No jak ja mogę płacić na jakieś coś 25 cyfr, co ma? Nie wiadomo, czy to nie poceluje, albo komuś wysłać. Czy chemii miał pełen etat i miał pełną obsadę liczby godzin pracy, to dzisiaj ta liczba godzin w szkole podstawowej jest znacznie inna, mniejsza, a zatem będzie musiał mieć zmniejszony etat, na przykład do 1/5 w jednej szkole i w pozostałych czterech będzie musiał szukać zajęcia i przemieszczać się na te zajęcia. Wróćmy jeszcze do wniosku referendalnego. Inicjatorem tego przedsięwzięcia, inicjatorem akcji zbierania podpisów pod wnioskiem. A słuchaj, a czemu ten telefon nie pokazuje aplikacji? Tylko ma SMS-y, dzwonienie, a to wszystko jest pochowane. I gdzie to jest? Pytanie, i ono zapewne będzie w przyszłości wybrzmiewało jeszcze głośniej. Nacisnę sobie na SMS, szukam, na SMS.
SMS-u nie wyjdę w aplikacji. I takie jakieś te popierdolone jest, że nawet nie można tego YouTube znaleźć, żeby przesłać te filmy, bo tu sobie włożyłam kartę i myślę, że jak mam 20 MG, to sobie dopiero to przesyłam, a tu nie ma w ogóle aplikacji. Wtedy platforma postąpiła tak, jak postąpiła, bo trochę ten... No ja wiem, że jest, ale to jest tak po chuju buju zrobione, że wiesz, to trzeba od dupy strony. No. To, a jak włączyłeś sobie mniej więcej? Kierunek działań, żeby teraz dzisiaj móc. No właśnie, bo to widzisz, nie ma takiego klucza typowego, od której strony dupy to się weszło. Ja też często jak coś mi się udało mi się telefon jeden zresetować i gówno z tego. No. Gimnazjum, no, oczywiście proszę możemy tak dyskutować. Jakby, ja też chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, że takie mają od dupy strony. Jeden telefon mi się zresetowało i powinno działać, a jednak nie działa, pomimo że nowa karta, że inne wszystko, ale telefon nie może się z internetem połączyć. Ale też zróbmy ją w odpowiednim czasie. Tutaj myślę, że dobrym przykładem takiego podejścia całościowego, systemowego może być reforma, którą planuje i zaczyna wprowadzać minister Gowin, który do tej reformy w szkolnictwie wyższym podchodzi jednak w sposób systemowy i planistyczny, rozkładając ją na lata, dyskutując w środowiskach akademickich, dużo cichszej atmosferze takiego niepokoju. Tu trzeba krzyczeć, państwo zobaczyć na dźwigu, to nawet myślę, też nie ma sensu krzyczeć, ale krzyczą dyskusji, jak powinna być mikrofalówka, krótkofalówka, telefon minister Zalewski, i tak dalej. Niestety, ale Zalewski to jest beznadziejny. Ma 72 zł, to już teraz pewnie 75-100 do zapłacenia. Ja mu dałam SMS-y, żeby tam zadzwonił. On wcale też taki duży i stary dziadka. Co panu podpowiada intuicja? Będzie płacił. Do mnie tu dzwonią, bo myśmy pożyczyły, dobry uczynek zrobiły jemu telefon i tylko na ten numer dzwonił. Odpowiedzi poszczególnych posłów Prawa i Sprawiedliwości bodajże wczoraj. A te baby takie głupie się pytają, a kto? Nie ma sensu. Telefon to jest telefon. Najpierw kto inny dzwoni, potem kto inny. A teraz zrobili tak, że na jedno nazwisko i to jest dobrze i to jest źle. Bo to jest uciążliwość. I tak się gubi telefon, i tak się gubi. Niespodzianka, rata gratis. Kup na raty telewizor Philips 50. Nic na siłę nie zrobisz. Ludzie chcieli. Bogate mają kraje bogate, domy bogate, mieszkania. I nic to nie daje, bo przyjdzie facet bombą, wysadzi wszystko i szukaj wiatru w polu. I nie masz majątku w jednej sekundzie. No to trzeba było się trzymać tego, co mówił Jezus Chrystus. No, bo Jezus nie miał gdzie mieszkać. Lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. Ale jest napisane w Biblii, że gdy pobudują domy, nie będą w nich mieszkać. Dlaczego? Dlatego, że oni polegali tylko na tym. Trzeba było jeszcze w Boga wierzyć. Było. Trzeba było sobie życie duchowo ułożyć, poukładać, a nie tylko o jednym myśleć, o pieniądzach, o forsy. I tu reklama ci wchodzi, już dziaduwa wyje i już ona myśli, że ona jest piękna i ona zagrała w reklamie, już ma pełno pieniędzy i cały czas myślała, że będzie piękna. Potem w wypadku straciła rękę, straciła nogę, ale ona jako ta ambitna, ponieważ kiedyś była słynna i sławna, to jej dokupili rękę czy dokupili nogę. No, tak jak z tym Kamińskim, ten mały chłopczyk, Jasio, tak, jeździł. Jemu dokupili, tak. To teraz on może sobie pożyć. I że jeszcze doszły nowe opcje, że jest znany bardziej, że ludzie go polubili, to mogą go wspierać. I jeszcze jak tylko konto wystawi w internecie, to jemu od razu spłacą, a wszystko zapłacą. Także no to też jest takie żebranie, no ale w dobrej sprawie przynajmniej, jak na klasztor w Jabłecznej, to na klasztor w Jabłecznej widziałam, stoją z puszkami przy grabarce, no. Na Świętej Górze Grabanie, przy bramie, no, na jedno, a tu w kościele katolickim żebrzą na wszystko mydło i powidło, proszę państwa. Autopromocja. Tak, tu jest
Jaki wzór daje Warszawa katolicki? Co katoliczka może pojechać do Białego Stoku, przekazać prawosławnej, mądrego? Ona nic nie umie, katoliczka. Biblię wyrzuciła pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina do śmietnika, na trawę, na bruk, na drzewo, na krzewy. Powyrzucała, bo ona przecież miała pełno pieniędzy i miała prawo do tego kupić mnóstwo książek ciekawych, kolorowych, papier kredowy, okładka błyszcząca jak jej faryzeusze z kościoła, a Biblia w śmietniku. I dlatego masz. Świat jest głupi. Świat jest głupi. Jest 16. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Zdaje się, ku ateizmowi wszystko prowadzi. Tak mówi psalm. Projekt ustawy zaostrzający kary za znęcanie się nad zwierzętami. Polskie państwo będzie zajmowało się w sposób stanowczy osobami, które w sposób haniebny traktują zwierzęta. No tak, ale jak chodzi do kościoła i ona siebie samej nie szanuje, to ona skrzywdzi syna, córkę i psa. No to czy ja to wina? Biblii nie ma, Boga nie ma. Jeżeli idzie ku ateizmowi, to jej się to nie opłaca. Pielęgnować psa, lepiej go zabić, niż kulawego tutaj doprowadzić do śmierci, karmiąc go, a opiekując się. Kolejne zidentyfikowane ofiary totalitaryzmów. W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, w czasie której ogłoszono nazwiska 12 bohaterów podziemia niepodległościowego. Rodziny zamordowanych otrzymały noty identyfikacyjne. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek powiedział, że przez wiele lat szczątki były pokryte brudem nie tylko ziemi, ale także złych słów. Mówił, że ci, których szczątki zostały już zidentyfikowane, jak i tysiące tych, którzy spoczywają w nieznanych miejscach, przeszli gorące odczłowieczenia. Pójdziemy po każdego żołnierza, nie tak. Tylko żołnierza, każdego Polaka, który zginął tak. Walcząc z systemem komunistycznym. To jest nasz obowiązek, ale to jest nasz dług, bo my czujemy więź z tamtym pokoleniem. Pracę Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczął w listopadzie 2011 roku ówczesny prezes IPN-u Łukasz Kamiński. Dotychczas w czasie pracy znaleziono szczątki ponad 200 osób. IPN szuka miejsc pochówku ofiar zbrodni komunistycznych na terenie całej Polski. Rządowy projekt ustawy zaostrzający kary za znęcanie się nad zwierzętami wpłynął do Sejmu. Poinformował o tym w mediach społecznościowych marszałek Marek Kuchciński. W tym miesiącu propozycję regulacji jednogłośnie przyjęła Rada Ministrów. Resort Sprawiedliwości proponuje zaostrzenie kar za zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami z 2 do 3 lat więzienia. W przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem z 3 do 5 lat. Wiceszef resortu sprawiedliwości Patryk Jakim liczy, że zaostrzenie przepisów zmniejszy liczbę przestępstw dokonywanych na zwierzętach. Projekt ustawy sprawi, że wreszcie polskie państwo będzie zajmowało się w sposób stanowczy osobami, które w sposób haniebny, brutalny, bestialski traktują zwierzęta. Mieliśmy wiele przypadków w Polsce i często słusznie opinia publiczna podnosiła, że kary są nieproporcjonalne w stosunku do stopnia popełnionego przestępstwa. Nowością w ustawie ma być również obligatoryjne wymierzanie skazanym przez sądy kar finansowych na cele związane z ochroną zwierząt. Taka grzywna może wynieść nawet 100 tysięcy złotych. Zaginiony w czasie II wojny światowej obraz Simona de Flichera, Wzburzone morze z okrętami, wrócił do Muzeum Narodowego w Warszawie. Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński, przekazując pejzaż dyrektorce placówki Agnieszce Morawińskiej, podkreślał, że to kolejne dzieło odzyskane przez resort kultury. W ciągu ostatnich 5 lat ministerstwo odzyskało ponad 300 obiektów. To jest dobry wynik. Także odzyskujemy obiekty w Polsce, nie tylko za granicą. Największa trudność to jest kierunek wschodni. Wciąż te sprawy są nierozwiązane. Natomiast my stosujemy taką metodę indywidualnego podejścia. To jest skuteczne, tym bardziej, że wynik tego jest wspaniały. No to jest piękny obraz, bardzo charakterystyczny. Ja wciąż liczę, że odzyskamy też Rafaela. Polska nadal poszukuje blisko 63 tysięcy dzieł sztuki utraconych w wyniku II wojny światowej. Są to nie tylko obrazy, ale także między innymi zabytkowe rzeźby, obiekty rzemieślnicze, złotnicze czy meble. Jeszcze wszystkiemu dodaje pewien charakter fakt, że znane było miejsce
Wspierani przez Rosję separatyści w ciągu ostatniej doby kilkadziesiąt razy ostrzeliwali pozycje ukraińskiej armii. Są straty w szeregach ukraińskich wojskowych. Pociski spadły również na zabudowania cywilne. W wyniku ataków dwóch żołnierzy zginęło, a ośmiu zostało rannych. Do ostrzałów separatyści używali broni strzeleckiej, granatników, moździerzy i czołgów. Pociski spadały na miasto Awdijivka. Straty ukraińskiej armii w ciągu ostatniej doby są najniższe od 1 kwietnia, czyli od dnia, kiedy miało obowiązywać. Wywodzi się z Rosji, nie wesła na życie, a ukraińska armia codziennie donosi o atakach na swoje pozycje. Przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi mieszkańcy Francji są zalewani fałszywymi informacjami w mediach społecznościowych. Takiego zdania są naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy opublikowali raport w tej sprawie. Rafał Motyluk. Na portalu Twitter co czwarta francuska informacja wyborcza jest wymyślona albo przedstawia poglądy ekstremalne, partyjniackie lub konspiracyjne. Stwierdza raport z podstawą na Twitterze. Ja właśnie film wrzucam na Twitterze Radio Koncita. I tutaj jest takie pytanie, kto jest na tym... Zamknęli 30 tysięcy francuskich kont, które uznano za automaty. To jest na tym zdjęciu krocha z ekspertów, propaganda we Francji może dziełem Moskwy. Rosję podejrzewano też o informacyjną interwencję przed niedawnymi wyborami prezydenckimi w USA i w Niemczech. Rafał Motyluk, Polskie Radio. Gdzie mieszka diabeł? W Rosji! Dzisiaj na ogół pochmurno i deszczowo, a w górach możliwy śnieg. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie do 12 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Wiatr głównie zachodni, umiarkowany i dość silny. Miejscami porywiste na wybrzeżu w porywach do 80 km na godzinę. Daleko, daleko do pokoju na świecie. Tylko można się tak dogadać wschód z zachodem, żeby religię zniszczyć. Tak przepowiedziała Biblia. Teraz Media Markt. Kupują przestań. Już teraz Saturn przebił Media Markt. Jeszcze Media Markt na dalszy plan spadły. Może przez to, że to Niemcy, może... Ja nie wiem, Saturn my mamy i 600 zł bonusu na kupno lodówki i tu i tam to tyle bonusów, a z MediaMarkt niemieckie co masz? Nic nie masz. Kupisz taniej, to jedno będziesz mieć, a tu masz procenty idą na dalsze, może meble, niedługo klozety będziemy kupowały, proszę Państwa, w Saturnie. No tam są nawet prawie i klozety, jeżeli są części do łazienki. Są płytki gazowe, są kuchenki gazowe, pralki, lodówki. No to dlaczego by nie miało być klozetów? Zapraszamy serdecznie do Złotych Tarasów, zapraszamy do Saturna. O, widzisz? Za jedyne. Czyli nie tylko na Twitterze są kłamstwa, ale wszędzie. Między innymi w Warszawie. Ale warto pamiętać, że muszę prymicyjną... Radio Koncita. I proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. A że to KFM Euro Koncita. Barbie Baby Langstrom Extra. A że... A to KFM Euro Koncita. Barbie Baby Langstrom Extra. Nie jestem złym stanem zdrowia. Zezwolono mu wiosną, latem 44 roku na powrót do starej. No i tak cały czas, proszę Państwa, bo... Każdy przejść się schować. A ten element jego życia lesu, który prawdopodobnie wykonał go przez śmiercią powstania warszawskiego, które zginęło. O tyle wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 roku w ujęciu rozgorącym. I wreszcie 8,2% tyle według danych Ministerstwa Rodziny wyniosła stopa bezrobocia w marcu 2017 roku i liczba ofert pracy w urzędach pracy była najwyższa od ponad 20 lat. To jest zaledwie 5 wskaźników, które przytoczyłem, ale warto o nich mówić, bo są pokazujące, że polska gospodarka rozwija się coraz szybciej i sytuacja materialna polskich rodzin się poprawia. I to jest właśnie ten cel, który postawiliśmy sobie, tworząc rząd i tworząc program gospodarczy. Jak wcześniej wspomniałam, dla nas programy prospołeczne, takie jak chociażby program 500+, stanowią również koło zamachowe polskiej gospodarki. Przypomnę Państwu, kiedy wprowadzaliśmy ten program, jak wielu było tych, którzy wątpili albo mówili, że nie da się tego zrobić, czy mówili, że Polski na to nie stać.
Tymczasem okazało się, że nie tylko potrafiliśmy ten program wprowadzić, nie tylko on poprawił sytuację materialną polskich rodzin, nie tylko spowodował, że praktycznie zniknęło ubóstwo wśród polskich dzieci. To do tego wszystkiego jeszcze wytrzymał budżet, wytrzymały finanse. Wytrzymały, Polska nie jest biedna. Zjadą zabrać, mieszkania pokradli, posprzedawali i sobie je do Francji będą latać. A teraz jest niebezpiecznie wszędzie. Inne projekty, które realizujemy. Zjadą zabrać. Zmiany, jakie wprowadziliśmy w podatkach, obniżając, przypomnę, chociażby CIT dla mikroprzedsiębiorców z 19 do 15. Czesław Gałązka. To jest również efekt uszczelnienia systemu podatkowego, chcę o tym powiedzieć, ponieważ uszczelnieniu VAT-u, że sami Polacy sami siebie oszukiwali, że nie stać, nie stać. Jak przestaniecie kraść, dziadować i żebrać od ludzi, no to stać, będzie stać. Polska nie taka biedna. No. No tak, ludzie się dzielą, że jedni gorsi, a ci lepsi. Lepsi pozabierali mieszkanie, oczyszczacze kamień, wyczyszczacze kamień. Pozabierali mieszkanie ludzi na bruk, a sami, no nawet oczywiście, że nie potrzebowali 10 mieszkań, bo to w Polsce, Polska biedna, trzeba w Ameryce mieć jeszcze mieszkanie. No to jak mają 10 tu w Polsce, to 9 sprzedadzą, jedno mają, dają biedaków, dziadów i żebraków i polecą sobie do Ameryki, ale będą dziadować tutaj, żałować, jak Jadwiga Grabowska, która ma hindusa męża, ponoć mieszka w Ameryce, ma dwie córki. Ale tu przyjechała dziadować, bo na spadek nie chciała wziąć pieniędzy, bo jeszcze raz, proszę Państwa, sprawa sądowa, jeszcze raz, rewizja. Choroba na Amerykę, ale z Polski trzeba wyciągnąć jak najwięcej soku, jako pluskwa czerwona, koloru może nawet orange. Zapraszamy. Będziemy razem z panią kanclerz Angelą Merkel otwierać targi. Może radio to Gefemme i Conchita. To Gefemme i Conchita. Barbie Baby Lunch. Oficjalnym partnerem tych targów. To jest kolejna szansa na promocję i rozwój naszego przemysłu polskich przedsiębiorstw. To również pokazuje, że jesteśmy liczącym się państwem, liczącą gospodarką, z którą chcą współpracować. Mamy dzisiaj bardzo dużo zaoferowania. Mówię o tym dlatego, żeby z jednej strony pokazać i tak jak wcześniej wspomniałam, podrąkować polską przedsiębiorstwą, pokazać jakie najważniejsze wiadomości w Polsce, o czym powinniśmy rozmawiać, że gospodarka plus, bo warto ten plus dodać ze względu na to, że rozwija się ona w Polsce. I to są te informacje, o których warto dzisiaj wspominać. Przypominać wszystkim szczęśliwym, że do niedawna jeszcze twierdzili, że Polska jest Zielone Wyspo. Wszystkie bajki Zielonej Wyspie na pewno Państwo pamiętacie. Opowiadamy o niej nasi poprzednicy, ale czym się ona zakończyła? Zakończyła się niestety również cytując poprzedników kamieniem kupą, bezrobociem, podniesionymi podatkami, ubóstwem polskich rodzin, bezrobociem polskich firm. Niewiele osób pamięta, że na słynnej mapie, którą pokazywał kiedyś, którą palił się wątpliwości, czy Europa zgodzi się z wszystkim, co dzieje się na zachodzie, we Francji, Belgii, Niemczech, Szwecji. To Europa, a szczególnie Komisja Europejska wciąż mówi o tym, że należy stosować metodę relokacji uchodźców, żeby w ten sposób rozwiązywać kryzys. A to nie jest rozwiązanie kryzysu. Europa mówi jeszcze inaczej. Polacy wybrali rząd,
czemu rząd polski się bardzo jednoznacznie sprzeciwia? Rząd obecny, rząd poprzedni, łamiąc Solidarność Grupy Wyszehradzkiej, zaakceptował przyjęcie tysięcy migrantów muzułmańskich. Tak się zaczynało na zachodzie Europy. Najpierw to było kilkanaście tysięcy, potem kilkadziesiąt, a dzisiaj jest to już olbrzymi problem, który jest udany, bo przecież twierdzenie, że poprzez przymusową relokację Europa rozwiąże problem, to jest mówienie nieprawdy. To nie trzeba relokacja, tylko spotęguje presję migracyjną, bo szczególnie handlarzy, przestępcowani, handlarzy ludzi będą mieli świadomość tego, że mogą zarobić na przeżycie ludzi z Afryki czy też z Bliskiego Wschodu do Europy. Oni zostaną przyjęci, a więc oczywiście, którzy handlują ludzi, na czym zarobią, a ludzi, którzy przyjadą do Europy, jest im integrują. Ale to jest minister powyższy przypuszczający, raczej już bardziej twierdzący, że to się należało do tego. To się dzieje na naszych oczach. To się dzieje na naszych oczach, ale od czego nie wolno Polska? Dlaczego? Dlatego, że rząd obecny rząd polski zmienił politykę. Była to konferencja gospodarcza, pan premier, a my łączymy się prawie zagranicznych Unii Europejskiej. Mówię, radio to nie ma sensu, to co proponuje komisja. Radio Watykańskie już. To jest sprzeczne z prawem. To jest Przypomniał, że zarówno w czasach pomysłów, jak i cudnych dni zawsze było dla Polaków szczególnym punktem odniesienia. Witamy 21 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny. Ponieważ przeciwiał się naciskowi siostry księdza Jacques'a Ramela, brutalnie zamordowanego w 2002 roku przez islamskich terrorystów Rouen podczas sprawowania Eucharystii. Mordują! To pomyślał, że takie coś będzie. Czy do końca świata będzie taki mord? No, będzie taki mord. Jak nie z tego powodu, to z innego. Ci nigdy nie byli nauczeni Chrystusa i nie będą. Intencji porwanych chrześcijan po liturgii Franciszek spotka się z grupą uchodźców, z kobietami, które padły ofiarami handlu żywym towarem i z wieloletnimi migrantami przybyłymi do Włoch bez opieki. Wydaje się, że profesora Rodrio w ten sposób Kościół pokazuje, że świętość nie zależy od wieku. Można ją osiągnąć już z dzieciństwem, czego najlepszym przykładem jest sama Maryja, uchodzącą z Rosji. Swoje warunki, swoje prawo w Europie, którzy nie stanowią swoje prawa gospodarzy, którzy narzucają swoje szkole, w jakich okolicznościach nie ma miesiąc, tylko o wygraniu wojny, o zamach powietrznych, 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 o
Sygnał, że będzie się zasłaniał immunitetem. To było bardzo wyraźnie podkreślane kilkukrotnie przez Donalda Tuska, że przyjechał, no oczywiście cała ta aranżacja, wizyty, to był spektakl polityczny, to wszystko pokazywało jego obawy. I mówił kilkakrotnie, że będzie się zasłaniał immunitetem. No więc spodziewam się takiej właśnie postawy Donalda Tuska. Raptem raz próbowano pan odwołać funkcję ministra spraw wewnętrznych.
Tak, taki wniosek rzeczywiście złożył. Palmę pierwszeństwa przyjmuje Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. To był już, to jest już drugi wniosek bezpośrednio składany o odwołanie ze stanowiska Antoniego Macierewicza jako ministra obrony narodowej, ale licząc jeszcze konstruktywne wotum nieufności, no to już trzeci raz. Minister Macierewicz konsekwentnie wprowadza zmiany w wojsku. Rzeczywiście te zmiany naruszają interesy. No i stąd takie ataki, wściekłe ataki. Ale to też świadczy o tym, że opozycja nie ma konkretnej alternatywnej propozycji. Koncentruje się wyłącznie ze względu na pieniądze, to nawet kobietę zamordowali, proszę Państwa, zabrali jej mieszkanie do tej komisji. Przybylało, dominowało w Polsce, również w wojsku polskim. To już się skończyło. To już się skończyło. Wojsko polskie musi być po pierwsze bardziej liczebne. Obrzydliwe to było. Musi być lepiej uzbrojone. W związku z tym pieniądze, które są wykorzystywane na modernizację wojska. No i po trzecie musi być patriotyczne. Głupi poszedł do głupiego. Dzisiaj głupi z głupim rozmawia. Ja wcześniej mówiłam, że dziad idzie do dziada, gad do gada, żebrak do żebraka, bo głupi musi znaleźć głupiego. No, totalnej opozycji z jednej strony, z drugiej strony są takie resorty, które są uważane za resorty siłowe. Jednym z nich jest obrona narodowa. Dlatego ja nigdy nie przepadałam za psychologią tłumu. Nigdy. Czyli pada fakt, że ktoś próbuje ewidentnie zrobić coś, żeby iskrzyło na linii chociażby Ministerstwa Obrony Narodowej, Kancelaria Prezydenta RP. No niewątpliwie tak, to jest metoda jeszcze ta dawna rzymska, metoda dziel i rządź, ale ja jestem spokojny. Znaczy może jeszcze inaczej, z pana resortu nie mamy żadnych przecieków, nie mamy żadnych informacji o korespondencji, która była wyprowadzona. Ba, idąc jeszcze dalej, nie wiemy co w tej korespondencji jest. No rzeczywiście, to są takie gierki, które próbuje ktoś uprawiać, no ale nie uda mu się. Ten, kto próbuje w ten sposób wykorzystywać jakiś pretekst, jest skazany na porażkę. Wojsko polskie zmienia się, w dobrym kierunku się zmienia i rzeczywiście widać dbałość o Wojsko Polskie, Wojsko Polskie ze strony ministra obrony narodowej, a różnie z tym bywało wcześniej. Także na arenie międzynarodowej są sukcesy. Niewątpliwie sukcesem są postanowienia szczytu NATO sprzed roku, obecność Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce. To jest gwarancja naszego bezpieczeństwa, ale oczywiście nie możemy wyłącznie polegać na naszych sojusznikach, na Stanach Zjednoczonych. Musimy dbać o to, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby było lepiej wyszkolone i żeby było właśnie patriotyczne. Od przynależności partyjnej, od polityki pan nie ucieknie. PiS-owi zależy na tym, żeby Antoniego Macierewicza utrzymać na stanowisku? My uważamy, że minister Macierewicz jest dobrym ministrem. A po zapowiedzianym wniosku o jego odwołanie z Platformy Obywatelskiej, to chyba już wyjścia nie macie. O tym, jaki jest skład rządu, decyduje premier. Pani premier powiedziała dziś na konferencji, że nie będzie żadnych zmian. No więc właśnie, a więc mamy do czynienia z kolejną próbą nieudanego ataku na polski rząd, ale jeszcze raz to podkreślę. Tu przede wszystkim mamy dowód bezradności programowej opozycji. Opozycja nie ma nic do zaproponowania. W jednym z wywiadów Grzegorz Schetyna powiedział, że trudno znaleźć jakieś propozycje, bo wszystko już było. No nie, są propozycje zmian chociażby w 500. A no tak. To w związku z tym chce likwidować urzędy wojewódzkie. Tak z jednej strony chroni Konstytucję Rzeczypospolitej, a nie zauważył, że w Konstytucji Rzeczypospolitej jest wojewoda wpisana, więc chce likwidować poprzez co? Zmianę konstytucji, a przecież tak konstytucję chroni. A 500+? 500+ pewnie będą chcieli ograniczać. Ja kilka tygodni temu byłem w Kolnie. Miasto niedaleko Łomży, 11 tysięcy. Podsumować zleconą stolicą polską misję że sytuacji tu same za
Radio Koncite, spokojnie. ...przesiedziane przez inicjatywy biskupów do czasu werdyktu Stolicy Świętej co do prawdziwości objawień, aczkolwiek być może to się zmieni wkrótce, bo kult Matki Bożej, który tam jest zdrowy w mojej ocenie, nie musi zależeć od objawień. Może się pojawić i zaistnieć niezależnie. No tak, owocem pobytu arcybiskupa Henryka Hozera w Medjugorje będzie specjalny raport dla Stolicy Apostolskiej, który gotowy ma być do końca czerwca. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Ponownie studio Radia Maryja w Toruniu. Zbliża się godzina 16.30. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich młodych ludzi, wszystkich Państwa, wszystkich tych, którzy uważają się też młodymi duchem, ale też i ciałem. Egzaminy gimnazjalne już za młodymi ludźmi z gimnazjów, tak zwana mała matura, przed maturzystami właśnie matura w maju, ale mam nadzieję, że znajdziecie chwilę wytchnienia i posłuchacie audycji dla młodzieży ewangelicznie i muzycznie ze świętym Janem Pawłem II. Zapraszam. Janem Pawłem II. Ewangelicznie i muzycznie. Odwaga. Ja jestem. Nie lękajcie się. Oh.